Cześć, witam Cię serdecznie w magicznej dla mnie tygodniówce JS, w której zazwyczaj mówimy o JavaScriptie i o TypeScriptie i o webie, frontendzie, backendzie, mobilkach też. I dzisiaj nie będzie inaczej. Dzisiaj mamy kilka newsów krótkich, ale jakże istotnych, ważnych. I tak jak obiecałem ostatnio, dzisiejsza tygodniówka jest dla mnie wyjątkowo ważna i bliska mojemu sercu. A żeby się dowiedzieć dlaczego, to zapraszam Cię na koniec. Ale po kolei, zacznijmy od pierwszego artykułu. A pierwszy artykuł tak naprawdę to jest wideo. Słuchajcie, wideo bardzo fajne, dlatego że tutaj łączymy naszego ulubionego śmieszka świata programowania Bena Awada, który robił nam m.in. takie rzeczy jak Tinder dla programistów i tego typu różne dodatki, głównie dla VS Code, z tego był bardzo znany. No i fajny też content nagrywał, w którym śmiał się z Angulara, co ja też lubię robić, więc może dlatego mi się to podobało. Słuchajcie, no zaprosił Dana Abramowa, który jest kojarzony bardzo mocno z Reactem. I słusznie dlatego, że Dan Abramow nad Reactem pracuje faktycznie w Facebooku. Nie wymyślił go, jak niektórzy uważają, o czym zresztą tutaj też mówi. I słuchajcie, bardzo fajny pomysł zrobili, czyli właśnie Ben zaprosił Dana i poprosił go, to teraz pokaż mi, jak byś się zaprezentował, jakbyś zrobił tutaj na żywo oprogramowanie, żebym cię zatrudnił. Oczywiście jest to dosyć abstrakcyjne, biorąc pod uwagę, jak bardzo znaną postacią jest Dan Abramow, ale dzięki temu pokazał bardzo fajne rzeczy, jak można się na przykład przygotować właśnie do takiej rozmowy rekrutacyjnej, szczególnie, że ona ma takie bardziej skomplikowane rzeczy, prawda, robi. Więc no, myślę, że warto to zobaczyć. Oczywiście, jak zwykle tutaj sobie Ben dużo śmieszkuje, więc lekko się to ogląda, mimo tego, że ma to godzinę, ten materiał. Jeżeli jeszcze tego nie widziałaś, na pewno warto. I nie tylko oczywiście osoby, które się interesują Reactem. Generalnie jest to bardzo fajny kawałek kontentu. Kolejna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, to jest bardzo ciekawy artykuł, który pokazuje, jak udało się sprawić, żeby o 99% szybciej się uruchamiał JavaScript, tak dokładnie rzecz biorąc, bo tutaj mówimy nie tylko o pobieraniu pewnych danych, ale też o szybkości ich uruchamiania. No, udało mi się zdobyć tutaj, zobaczcie, tak naprawdę stówkę za performance, tak, w Lighthouse, więc jest to dosyć fajne, szczególnie, że wcześniej tak naprawdę wyglądało dosyć słabo, bo było 52 punkty i tutaj opisują całą tą swoją drogę. Ja myślę, że to warto sobie zobaczyć, po prostu przeczytać, bo tu jest wejście takie w detale. I tutaj, tak jak wspominałem, kilka rzeczy, które tak naprawdę im tym mega pomogły, to nam m.in. Quick. I to jest kolejna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać. Nie wiem, czy się wymawia Quick, czy bardziej Quick, no Quick, tak można by było powiedzieć. To znowu jakiś tam kolejny framework, który jest znowu, zobaczcie, tutaj właśnie skupiony na tej szybkości, na tym, żeby jak najszybciej ta strona była interaktywna. Tutaj mówimy o tej metryce Time to Interactive chociażby, żeby była responsywna, żeby działała szybko. Więc bardzo fajnie widać, że faktycznie to działa dobrze. Jest aktualizowane dosyć często, no i widać, że przyniosło oczekiwane efekty chociażby na stronie builda, więc może być to naprawdę fajna biblioteka. Być może warto się nią zainteresować na frontendzie. A kolejna rzecz, to niekoniecznie dla frontendu, ale dla wszystkich programistów, myślę, JavaScriptu i również TypeScriptu, dlatego że to jest coś, co łączy dwie rzeczy, które uwielbiam. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że uwielbiam TypeScript. Jak mnie oglądacie, to również wiecie, że uwielbiam programowanie funkcyjne i tutaj mamy połączenie tego. Ciekawa rzecz, ostatnio szukałem czegoś podobnego, zresztą Wam pokażę za chwilkę, do czego tego szukałem. No i co się okazało? No i się okazało, że coś tam sobie znalazłem, a tutaj jest dla TypeScriptu taka piękna biblioteka, moi drodzy. Między innymi możemy sobie tutaj właśnie robić takie fajne rzeczy, jak chociażby pipe, czyli łączenie, taki bardziej naturalny sposób przejścia właśnie kolejne przez kolejne funkcje. Jest to bardzo zrobione w sposób bezpieczny, TypeScriptowy. No wygląda to bardzo ciekawie. Ja powiem szczerze, że bardzo mnie to zainteresowało. Pokażę Wam, jak to tak wygląda w kilku przypadkach. Tutaj macie, zobaczcie, takie fajne przejście sobie z góry na dół danych. Czy to nie wygląda przyjemnie? I podpowiada nam wszystkie typy z TypeScriptu? No dla mnie to jest rewelacja. Programowanie funkcyjne zrealizowane dobrze w TypeScripcie. Fantastyczna sprawa, na pewno sam skorzystam. Kolejna rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to jest taki builder, bym powiedział. Bardzo, kurczę, fajna rzecz. Muszę to odświeżyć, bo on się zwyczaj, jak się na niego zmienia zakładkę i wraca, to on się wysypuje, co znowu nastąpiło. Natomiast tutaj promis, jaki jest dany, obietnica, jaka jest tutaj dana, jest bardzo ciekawa, bo się pisze w takim czymś, co jest JSX-em generalnie i wygląda troszeczkę jak React. I zobaczcie, co się dostaje. Dostaje się komponent Reactowy, ale nie tylko. Bo się dostaje komponent, tak, w Vue, w Angularze nawet, moi drodzy.
W tym Quicku, o którym przed chwilą sobie mówiliśmy, zobaczcie, super wydajnym. Svelte, w React Native, w Swiftie, Web Componentsa, w HTML-u. No wow, generalnie jest tego naprawdę bardzo dużo. Co więcej, zobaczcie, możemy sobie tutaj w taki sposób wizualny to budować. Możemy sobie tutaj przyciągać właśnie jakieś elementy. Akurat tutaj mi się coś tu wysypało trochę, więc sobie dodam w ten sposób. O, sobie jakiś obrazek mogę przyciągnąć. Mogę sobie wybrać jakiś gotowy szablon na przykład, zobaczcie, który mi tutaj wstawia jakieś różne rzeczy, mogę sobie je modyfikować. I kiedy generalnie już sobie chcę, to sobie klikam save. I on mi tutaj ładnie generuje właśnie kod komponentu. Bardzo fajna rzecz, której zadanie ma być generalnie... Zobaczcie, tutaj znowu ten builder się pojawia. Generalnie właśnie o co w tym chodzi? O co w tym chodzi, by napisać raz tak komponent, a dostać go w różnych językach. Czyli generalnie to może być fajne, szczególnie jeżeli pracujecie w takim środowisku, na przykład, że macie różne technologie, różne frameworki, biblioteki do widoków, których używacie, albo jeżeli robicie właśnie jakieś swoje własne na przykład komponenty, które udostępniacie dalej, tak? Na przykład jakiś open source, no to jest świetna sprawa. To co chciałem wam pokazać, co sobie zrobiłem, to mój pierwszy filmik po angielsku, strasznie tam gadam, jak to mój angielski oczywiście. Natomiast to, co jest mi ciekawe, to że ten filmik automatycznie, jeżeli sobie tam wpiszecie jakiś komentarz i wasz komentarz będzie najpopularniejszy, to wtedy się pojawicie na miniaturce tego filmu. Pokażę wam, w jaki sposób to wygląda. O, coś takiego. Proszę bardzo, mamy najlepszego komentującego. Pojawicie się też w tytule, w opisie i tak dalej. To, co jest tutaj ciekawe, to tak naprawdę jakby sprawa programistyczna. Pokazuję wam to po prostu w JS-ie, jeżeli kogoś to interesuje, jak wykorzystywać właśnie API YouTube'a do tego, żeby robić takie interaktywne rzeczy. Plus właśnie zobaczcie ten pipe, o którym wcześniej powiedziałem, to właśnie po to szukałem. Czyli takie programowanie funkcyjne, akurat tutaj w czystym JavaScriptie pokazuję też, jak można z niego skorzystać. Więc jeżeli was interesuje programowanie funkcyjne albo właśnie API YouTube'a, albo chcecie się pośmiać z mojego angielskiego, to oczywiście serdecznie zapraszam na mój kanał, na którym mam 21 subskrybentów. Fantastycznie. Kiedyś pokazywałem wam bardzo fajny filmik związany z właśnie krzywymi Beziera i tutaj mamy też bardzo fajny artykuł, ale który mówi od właśnie też spraw matematycznych, pozwala się tutaj pobawić, zobaczcie, w pewien sposób, żebyśmy mogli sobie to na żywo zobaczyć, w jaki sposób to po prostu działa. To oprócz tego możemy sobie tutaj właśnie zobaczyć, jak to wygląda, jak się to przekłada na konkretnie kod, tak? Czyli dlaczego to działa w taki, a nie inny sposób. To bardzo podobne do tego, co wtedy pokazywałem. Tylko tutaj właśnie nie skupiamy się wyłącznie na matematyce, ale również na tym, jak to działa w samym kodzie. Więc jeżeli was ta tematyka taka bardziej algorytmiczna, matematyczna interesuje, to może to być coś na pewno ciekawego. No i moi drodzy, news tygodnia wydaje mi się, przynajmniej zanim zobaczyłem, co mam wam od siebie do dodania, a przynajmniej na świecie, no to nowe idee od JetBrainsu, czyli Fleet, który znajdzie w Alfie. Ja sam czekam, aż dostanę możliwość skorzystania, słuchajcie, żeby wam przetestować oczywiście. Natomiast no, rzecz jest bardzo fajna, dlatego zobaczcie, bo to jest bardzo takie czyste. Tutaj mało co w ogóle nam przeszkadza i mam wrażenie, że to jest bardzo fajny pomysł. Działa to z wszelkimi językami, które działają w JetBrainsowych produktach, czy jakichś WebStormach, IntelliJach i tak dalej. Więcej, kod może być nie u was na maszynie, tylko może być wirtualny. Więcej, całe IDE może być uruchomione na jakiejś mocnej maszynie. I to oznacza, że może na przykład mamy jakiś IntelliSense, czyli podpowiadanie składu i tak dalej, działać po prostu na jakimś serwerze. To oznacza, że nie musicie nawet, jak macie bardzo duży kod na swoim własnym komputerze, nie musicie zamulać sobie ten komputer. I nie musicie na przykład się bać, że będzie wam ponownie sprawdzało jakieś rzeczy czy coś takiego. Tylko po prostu się stanie tak, że jak otworzycie, to zawsze będzie dla was gotowy IDE, zawsze będzie gotowy kod, będzie wszystko ładnie działało sobie. Kolejna rzecz jest oczywiście współdziałanie, które w jakiś tam sposób istnieje sobie w VS Code, w WebStormie. Tutaj też jest gdzieś chyba pokazane, nie wiem czy nawet tak na filmie, zobaczcie, jak sobie tutaj razem kodują, ale nie tylko, ponieważ taka sesja współpracy polega na tym, że również udostępniamy na przykład swoją niekoment, czy jak coś nie działa na przykład, albo jak coś trzeba pokazać, jak uruchomić, to również może ta osoba zdalnie, która z nami pracuje, robi na przykład właśnie jakiś code review, również bezpośrednio w terminalu na przykład sobie coś u nas poklikać. Bardzo fajna rzecz. Bardzo jestem ciekawy, w jakim kierunku to IDE pójdzie i to generalnie jestem zwolennikiem produktów właśnie firmy JetBrains. Myślę, że to może być naprawdę coś ciekawego. Jest to całkowicie od zera zrobione. To nie jest jak wszystkie wcześniejsze nadbudówką pewną, nad IntelliJ'a, tylko właśnie jest to całkowicie nowe narzędzie, lekkie przede wszystkim. Bardzo jestem ciekawy tego, co im z tego wyjdzie i wyniknie.
Moi drodzy, no jak już tutaj jesteście dzisiaj, to pewnie kiedy to odtwarzacie, to właśnie stało się to, co pracowaliśmy z Bartkiem, samurajem programowania, właśnie z którym mamy dla Was oczywiście kanał, na którym teraz jesteście i słuchacie tego. No, stworzyliśmy książkę, napisaliśmy książkę Święte Wojny JavaScriptu. Jest to książka niecodzienna, dlatego że bardzo mocno się w niej kłócimy. Ona w ogóle się stąd wzięła, że zaczęliśmy kiedyś tam się z Bartkiem mocno kłócić na temat tego, czy H1 może być więcej na stronie niż jedna, czy klasy istnieją w JavaScriptie, w ogóle czy JavaScript ma sens. Więc zastanawialiśmy się nad tego typu rzeczami i w ten sposób właśnie powstała ta książka. Oddajemy Wam Wasze ręce ją. Aktualnie trwa pewnie przedsprzedaż, więc jeżeli oglądacie ten film w miarę świeżo, to polecam sobie wejść, bo generalnie na początku są jakieś tam fajne promocje, czy można taniej coś wyhaczyć, czy coś takiego, a później jak już się zakończy przedsprzedaż, no to sprzedamy po prostu te książki, które mamy i tyle będzie o niej słychać. Więc jeszcze raz, jeżeli interesują Was właśnie rzeczy związane z JavaScriptem, żeby wejść w coś głębiej, albo posłuchać, kto ma rację i czemu ja, a nie Bartek, jak Bartek nagrywa, to zawsze mówi w drugą stronę, to czemu ja tak, mogę sobie tak powiedzieć. To oczywiście zachęcam. Możecie sobie wejść na stronę www.książki.it. A to już wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszej tygodniówce. Dziękuję bardzo, że ze mną tutaj byliście i słyszymy się pewnie za około tydzień. Do usłyszenia. Cześć.